Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Fallouta 4. Dobra, słuchajcie, w ostatnim odcinku, co my robiliśmy w ostatnim? Aha, budowaliśmy wioskę dla Minutemanów. I tutaj przyszedłem na poszukiwanie czegoś. Aha, wyszedłem na poszukiwania jakichś nasion do tego, żeby oni mogli coś jeść, tak? Niestety nam się nic udać znaleźć, nie udało się nic znaleźć. No to cóż, więc... Co jest? Aha, opony się waliły, dobra. W takim razie... idziemy, moi drodzy, zrobić jakiegoś innego questa. Nie będziemy robić na razie questów dla Minutemanów w takim razie. Może uda się nam zrobić coś innego. Wsparcie ogniowe, posłuchaj częstotliwości wojskowej AF-95 w okolicy Lexington i College Square. Mój Pip-Boy złapał jakąś transmisję wojskową. Wypadałoby jej posłuchać i dowiedzieć się, w czym rzecz. Dobrze, to tak zróbmy. Tylko, że ja nie chcę... Aha, sanktuarium to jest... Nie. Odznaczymy sobie tego kościka. I będziemy szli... W którą stronę? W tamtą stronę. I mamy tam w ogóle teleport, bo to jest to miejsce, w którym... To jest to miejsce, w którym dokładnie... Jest tutaj? Nie. To jest mój znacznik. W którym to jest miejscu, cholera? W żadnym? Coś mi tu śmierdzi. Kino samochodowe Starlight. Ale to jest... Coś jest nie tak. Coś jest, słuchajcie, nie tak jest. Dane i jeszcze raz. W okolicy Lexington i College Square mój Pip-Boy złapał jakąś transmisję danych. Lexington i College Square. Concord. Lexington i College Square. To jest gdzieś tutaj. Super duper market. Nie, to nie tutaj. Przy Lexington. Dobra, to pójdźmy do Lexington w takim razie. To jest to miejsce, w którym mieliśmy taką dużą ilość tych wszystkich bandytów naraz. Ale na spokojnie powinniśmy się tam dostać w to miejsce. Mniej więcej kojarzę, gdzie łapał ten zasięg, więc pójdziemy sobie. Może to nam po prostu da dostęp do jakiegoś nowego questu, którego my nie mamy normalnie odblokowanego. I myślę, że to by był dobry pomysł na początek jakby nowej, jakby nowego ciągu questów, nowego chaina. Tak jakbyśmy mieli Minutemanów. U tych Minutemanów w tym momencie mamy tylko przejmowanie nowych wiosek i takie pierdoły, co możemy robić w sumie po drodze. Cześć, Preston. Więc możemy sobie to na razie ominąć i pójść do jakichś lepszych, fajniejszych rzeczy. W ogóle to jest stacja Red Rocket, Saivik oczywiście tradycyjnie. Stacja Red Rocket i bardzo chętnie tu zajrzę. Mam bardzo mało naboi i też niedługo będziemy musieli się wybrać do Diamond City po jakieś amunicje czy cokolwiek, chłodziwo, jakieś pierdoły, szafka, nope. Będzie się trzeba tym jakoś zająć, ale to na spokojnie, mamy na to czas. Jezu, strasznie mnie to irytuje, bo mi się wydaje, że te wszystkie figurki to są prawdziwi ludzie. Z Crazy Shit. Preston tak biega, że jakbyś chciała, nie mógł, albo mógł, a chciał. Hehe. To jest jakiś supermarket? Faded Glory. Laundromat. To jest pralnia. No dobra, wejdźmy. Mam nadzieję, że nie będzie tu zombiaków chociaż. Przytrzymana książka. Chyba możemy się tu trochę rozluźnić. Czego potrzebujesz, dowódco? Na razie niczego. Wspólnota. Aha, to jest wyjście, tylko taki pokoik. To nic ciekawego. No cóż. Okej, wyjście do jakiegoś dziwnego parku. Pierdoły. Nic tu nie ma. Dobra, wiecie co? Spróbuję... A, super duper mart. Już wiem, gdzie jestem mniej więcej. To jest ten market z tymi naszymi zombiakami wszystkimi. Zmieńmy sobie broń na jakąś inną. Gdzie jestem? To jest dwururka. Na szóstce chyba mieliśmy ten pistolet zwykły. Wyciągnij. Super. Dobra. Czy to była bomba? Musimy ich jakoś tu obejść. W którym miejscu w ogóle ty strzelasz do mnie? Ostatni raz jak wyszliśmy, co nas goniły te zombiaki. Tak samo zrobiliśmy. Czekaj, coś tam jest. No to już zauważyłem, stary. Może po tym, że nam wywaliło bombę prosto w oczy. Mogę się mylić. Dobra, udało się przejść jakoś tego gościa. Ale nie mam pojęcia, skąd on strzeli w ogóle. A stąd! To są ci wszyscy, co mi strzelają cały czas z tamtego momentu. Znaczy z tamtej wieży. Olewamy ich. Nie będziemy się, tam jest dwóch gości. I oni rzucają w nas po prostu granatami.
Bez sensu się tam narażać. Weźmy sobie to na górę, pozwiedzajmy troszeczkę powoli. Już na mnie krzyczeliście, słyszałem, że nie sprawdzasz wszystkiego dookoła, ale ja jestem, wiecie, bardzo nerwanym człowiekiem i zawsze chodzę sobie, mówię, most, sprawdzę wszystko, ale w dwóch rzeczach nic nie ma i później mówię, dupa, już nie idę. Nie sprawdzam dalej. Albo sobie to odpuszczę, albo tutaj. Preston, ty tam sobie patrzaj. Na dół, czy ja mogę tu cokolwiek otworzyć? Nie, nic. To myk stąd. Idziemy na dół, w takim razie. Zetkano wszystko, tam nie piśnie nic. Czekaj, czy tu jest jakieś widok? Aha, dobra. To jest to, co łóżko. Tutaj ich rozwalaliśmy po boku. Dobra, kojarzę okolice już. Mniej więcej okolice kojarzę. To w którą stronę się szło? Gdzie my łapaliśmy ten zasięg? Tutaj chyba. Wow, że o dziwo mnie nie zauważy na radiację w tej wodzie. Dziwna sprawa. O, tutaj. Teraz w górę, jak wchodziliśmy, to tam nas złapał ten zasięg, bo to jest ta fabryka, co ostatnio przy niej byliśmy. Więc wydaje mi się, że jesteśmy w dobrym miejscu. Ale mogę się mylić, oczywiście. Pamiętam, że tu dziś były zaraz te roboty, tymi robot... O, właśnie, wykryto sygnał, częstotliwość wojskowa. Teraz częstotliwość wojskowa AF-95. Włącz radio. Wyłącz radio. No, halo. No dobra, spoko. Dali nam jakieś ten, wyłączmy sobie to radio. Dodajmy poziom przy okazji. Mamy robić pójść na jakąś policję, także to zrobimy zaraz. Tylko aktualnie możemy sobie dodać jakiś poziom i dodamy sobie na pewno zastraszanie, bo to jest spoko. Nie będziemy się wtedy musieli za bardzo przejmować tymi bandytami. Poskramacz pustkowi, kiedy... No. To właśnie nie wiem, czy to się... To poskramacz pustkowi chyba się liczy do zombiaków. Także, ala, 21 level jest wymagany, także dupa. Świecisz przykładem, przez co twój towarzysz daje więcej obrażeń w walce i nie zrobi ci krzywdy. Fajnie, więcej obrażeń w walce dla towarzysza, bardzo spoko. Mówię, to wchodzenie w charyzmę i tam jest jakiś ziomeczek, którego zaraz dupcymy. Czy to są... Cholera, nie chciałem schować. Jest ich sporo. Się poskradamy. O, tam je będzie zauważono. A czy ty jesteś friendly czy unfriendly? W ukryciu. Nie bym nie widział, ale olał. Dziwna sprawa. O Boże, od cholery ich tu jest. On mnie widzi, no jak sam skurczybyk mnie widzi. No przecież to jest niemożliwe, chyba że jest ślepy. Prestan tam. O. Dobra, na razie nic nie widać. Czy to są nasi ludzie? To jest Minutemen! Ale spoko, ja się skradam do swoich, mówię, what the fuck? Poznałem po rajflu, bo ma identycznego rajfla jak Preston. Ale w porządku. No to spoko, tutaj wiemy, że możemy przynajmniej sobie użyć tej flary naszej. I to powinno nam pomóc. Czy mam zaznaczonego dokładnie tego questa? Tak, wsparcie ogniowe. Nie, nie. Tak, dobrze. Dotrzyj na posterunek policji. Tak zrobimy, słuchajcie. Czy ona jest... Wow, zombie. Z bandyta? Nie, bandyci. Korpus. Strzelać możesz... Aha! Preston, ale ty masz pistolet, to się może... Nimi strzelaj. Możeś ty głupi jak but. Umrzeć! Leżeć. Straszne ma problem z celowaniem, chodziło. Aha, to jest osadnik. Zastrzeż? Zastrasz. Cześć, osadniku. Cześć. Szukasz nowego domu? Trzeba się pytać każdego osadnika, bo on wtedy... No to zajebiście. Czyli tak można sobie po prostu osadników dodawać do swojej osady. Bardzo fajna sytuacja. Bardzo mi się to podobuje. Słuchajcie. Dobra, co my tu mamy? Sprężynowiec, uprząż, nic ciekawego. Ty masz kapsle. Klucz do kół. Czyli gówno. W sumie. Dobra, mieliśmy... A nie, to jest niedaleko. 97 nam pokazuje.
Także na spokojnie sobie możemy już podążać. Czy jest tu coś do wejścia jeszcze? Raczej tak średnio. College Square, okej. Okay. To jest to miejsce, którego który miał ten sygnał mi wyłapać. Czy możemy zajrzeć do ciebie? Nie możemy. Fuck me! Da farapamina! Papara! Wow! Easy. Easy, you freak. Easy, you freak. Wy jesteście kurwa głupsi niż buty. No co mam teraz zrobić? Spieprzyłeś mi nogę. Preston, czy ty możesz mi w jakikolwiek sposób pomóc? Tam jest bardzo dużo zobiaków. Calm down, you freak. Dobra, jeden jest okiełznany. Dobra, no zapiszmy. No cóż. Czy w jakikolwiek sposób mogę sobie to załatać? Czy jakbym sobie wziął, odnowił zdrowie czymś? Wspomagaczem, mięso Red Rakana. Tak średnio, bo to nam... O! Mięso szpona śmierci. No dobra, użyjmy to, powiedzmy. I czy to mi odnowi nogę? Nie, to nadal mam złamaną koniczynę. Kończynę, przepraszam. Nie, naprawiło mi. Dobra, gitara. Trzeba pamiętać o tym. Zresztą nie ma tego złego, co by na doble mięso. Coś, tam jest jakieś strzały, wyścigi, pościgi w ogóle. Trzeba na te zębiaki uważać, bo one są kurczę byki straszne. Tam jest naprzeciwko jeszcze jakiś. Ty kogoś zauważyłeś, czy... A, ciebie. Stój! Ja pierdolę, ile tego tu jest? No weź no, Preston! Czy ty możesz cokolwiek zrobić? Naprawdę, chociaż minimum. Najmniejszą pieprzoną rzecz. Jesteś tak cholernie bezużyteczny, że zaraz pójdziemy po psa. No stary, jesteś do dupy, naprawdę. I tak zrobimy zaraz, wiecie? Preston jest naprawdę bardzo słaby. Myślałem, że będzie lepszy. Nie mam amunicji do tego, no to zajebiście. Wszystko się pięknie układa. W nic. Dobra, ty to już mnie denerwujesz. Stoisz? Fuck you. Oh, 10 naboi, mam straszny problem z amunicją. Trzeba jak najszybciej jakieś miasto znaleźć. My jesteśmy chyba w mieście w ogóle. Może na tym posterunku policji będzie cokolwiek. Ja pierdziele, ale mam ze... Stary, przecież tego w ogóle nie trafiasz! Preston, jesteś najgorszym kompanem, jakiego miałem do tej pory w grach. Jesteś po prostu popychadłem takim typowym. Jakbyś zaczął chociaż robić cokolwiek, takie minimalne cokolwiek, to bym był z ciebie zadowolony, naprawdę, uwierz. To jest jeszcze jakiś ziomek. Sprawdźmy, co masz. Tam też jakiś siedzi. Przydałbym się naboje. O, dziękuję. Bardzo dziękuję. Steampack też mi się bardzo przyda. Widzisz ich, a ty nie chcesz w twarz? Kapsel na bój. Fajnie. Przelećmy się tutaj po tych wszystkich bandytach, bo one mają sporo nabojów. Coś tu, what the fuck? Wow, headshot. Dobra, pięknie. Ta dwururka jest bardzo dobra na te gule, ale nie zmienia faktu, że mamy problem z amunicją. Czekajcie, na jedynce bodajże miałem... O, dokładnie, tutaj mam jeszcze jakąś amunicję. Z tym będziemy biegać teraz. To jakieś strzały, tylko jak to nikt dojść, przecież tu jest tyle cholera guli. Żigu, żiguli. Dobra, chyba mamy jakąś miejscówkę, żeby tutaj się jakoś dokołaskać. Pięknie, posterunek policji w Cambridge. Cambridge. Okej, ty chory posrańcu. Masz tego armora fajnego. Co tam? Ciąłem. Pomóż żołnierzom. Już wy sobie świetnie radzicie bez mnie. Nie wiem, czy to jest sens, żebym wam w ogóle pomagał, no ale spoko. Proszę. Czemu ty? Nie zauważyłeś tych 5 gości dookoła? Mogłeś sobie na nich skoczyć, no ale spoko. Leżeć. Ej, no halo, dostałeś, nie? Preston, dawaj, przydaj się na coś.
Cel wyeliminowany. Alarm, intruzi. Cokolwiek? Tak zawsze całe życie, jak cokolwiek zabijesz, komar! Cel zneutralizowany. Trochę dziwnie. Cześć, Dance. I'm just trying to survive out here, like everyone else. The way you charged in and engaged those ferals, I find that a bit difficult to believe. Are you from a local settlement? I'm from Vault 111. You're a Vault dweller? Skrypty. Most people wouldn't admit to such a thing. I appreciate your honesty. If I appear suspicious, it's because our mission here has been difficult. Since the moment we arrived in the Commonwealth, we've been constantly under fire. If you want to continue pitching in, we could use an extra gun on our side. Dobra, to fajnie brzmi. Pomogę wam. Będziemy, mówię, jesteśmy friendly dla wszystkich w tej serii. Who are you guys? And what are you doing here? Very well. I'm Paladin Dance, Brotherhood of Steel. Over there is Scribe Halen and Knight Reese. We're on recon duty, but I'm down a man and our supplies are running low. I've been trying to send a distress call to my superiors, but the signal's too weak to reach them. Sir, if I may. Nie, nie możesz. I've modified the radio tower on the roof of the police station, but I'm afraid it just isn't enough. Fajnie, byśmy mieli ich po swojej stronie. That will boost the signal. Our target is ArcJet Systems, and it contains the technology we need, the deep range transmitter. We infiltrate the facility, secure the transmitter, and bring it back here. So what do you say? You willing to lend the Brotherhood of Steel? Tak, Bractwo Stali. Wcześniej rozwaliliśmy Bractwo Stali, więc w tym wypadku nawet nie pytam się, kto to jest. Pomagamy. Oczywiście, że Bractwo Stali zawsze pomożemy. Tylko mój paladynie Denisie, pokaż mi się to, czy podaj się, ta postać jest zajęta. Halen, zabierz Reese'a do środka i opatrz mu rany. Dobra. Dajcie mi naboje najpierw. No, pięknie. No, pięknie. Dobrze, mamy jakieś miejsce, w które możemy się zaopatrzyć. Przepraszam, naboje. Więc super sprawa. Bardzo mi się to podoba, słuchać. I będę się chciał raczej Bractwu Stali bliżej przyjrzeć, bo wcześniej oni byli najlepszymi ziomeczkami w sumie, z którymi miałem do czynienia kiedykolwiek. Dlatego postanowiłem, że sobie już tak z góry postanawiam, że dołączę po prostu do nich. Paladin Dance. Jeszcze nie. No spoko, 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 stary. Na spokojnie. Scribe? Scriba. Scriba. Potrzebne mi są amunicje, mój drogi przyjacielu. Czy jest tu ktokolwiek, co może mi sprzedać amunicje? Za bardzo się skupiam, nie potrafię powiedzieć dwóch rzeczy na raz. Dziwna sprawa ogólnie. O, saving jakiś. Trudny, nie otworzymy, nawet nie próbuję, bo mam za... Mam tylko jedną warsztat. Co, mam tylko jedno? Spinkę. Dokładnie. Taśma klejąca, śrubokręt, taśma klejąca, palnik. Średnio. Grasz po stronku policji, ale to jeszcze tam nie wchodziło, no spokojnie. Antyrad. Oj, oczywiście, że mi się przyda. Jakieś rzeczy fajne. Kajdanki. Steampack. Fajnie. Szkło powiększające, jakieś pierdoły, nic ciekawego w sumie. Mundur wojska. Nie chcę. W sumie. Może będzie lepiej wyglądał chociaż, bo to coś skrypty, kombinacja skrypty, odporność na radiację mam tylko. Mundur wojska. Na elektrykę, a na radiację nie ma nic. No niestety, kombinacja skrypty zostaje w tym momencie. Tu coś mam jeszcze, mięso, radrakana. Też nic ciekawego. To powiedz mi, gdzie mam się dozbroić? Tak mnie bardzo chciałeś przekonać do tego, żebym się dozbroił. Czy macie takiegoś vendora? Jakiegokolwiek? Coś, co mogę się dozbroić? Zacznij uważać. Dlaczego jesteś wściekły? Okay. Dobra, ciebie już nie lubię. Hired help or not, I got the job done. Got some backbone. Good. You'll need it if you keep hanging with us. Now why don't you run off
and see if Top needs you to do anything else. Góra. Czy można wejść jeszcze na górę? Czy to chodzi o... Znaczy, ziomeczka od tego... Naboje! Pięknie! Steampaki, o tym mówiłeś. Dobra, teraz przechodzimy do business. Straight to the business. Ale nadal to jest mało amunicji, mój drogi przyjacielu. Czy to jest jakiś... jest śpiwór, żeby sobie odpocząć. A jest, jest coś na górze, rzeczywiście. Możemy sobie wejść tu na górę. A, okej. No to zajebiście, pozwiedzane. A nie, jeszcze jest tutaj wyjście. Cambridge! Super! Tylko po co ja tam wychodziłem? Jest mi to naprawdę zbędne! Czy mam tu jakieś ciekawe rzeczy do podniesienia? Raczej wątpię, cholera. Nie no, bardzo, bardzo boli mnie ta amunicja w tym momencie. No jak zresztą w Falloutie zawsze. Ale charyzma pozwala mi to, że mam lepsze ceny u kupców, więc będę mógł sobie na spokojnie naboje pokupować w dobrej cenie. I pewnie sporo ich. To mnie bardzo cieszy. Ale no, gościu mówi, że się tu dozbroje i miał jedną paczkę z amunicją, także no... średnio bym powiedział szczerze. Szczególnie, że ja sobie tutaj nie szczędzę w strzelaniu. Cześć, coś mi się tu pokazuje. Zrolowana gazeta Boston Bugle. Włącz emiter alarmowy, nabój do strzelby, ogniwo fuzyjne. Ogniwo fuzyjne! Wiecie co to oznacza? Ogniwo fuzyjne nam było potrzebne do tego, żebyśmy wzięli sobie tego robota z Red Rocket Station. I tak zrobimy. Idziemy do Red Rocket Station i wsadzimy sobie nowe ogniwo fuzyjne. Znaczy nie będziemy musieli go wsadzać, bo on będzie automatycznie już dodany, gdy sobie wejdziemy do niego. I tak zrobimy. W ogóle to sprawdzam, czy macie kapsle. Macie jakieś kapsle. Powinniśmy ruszać. Szczotka do włosów, kapsel. Kapsel, kieliszek, kapsel. Taki martwy, a nadal wodę pije. Szczotka do włosów, pierdoł jakieś, rękawica kuchenna, niepotrzebne mi to. Dobrze, przejdźmy do mapy więc. Okej, okay. Red Rocket Station. Tak, dokładnie, tu jeszcze nam pokazuje, że zostawiliśmy tu nasz armor, także jest spoko. Wykorzystuj pracownię partnerską, by modyfikować swój pancerz i zwiększać jego odporność. Dobrze wiedzieć. Tylko ciekawe, co mi to będzie potrzebne, jeśli jakieś rzeczy z environment, czyli z otoczenia, tak jak mieliśmy, rozwalaliśmy te wszystkie auta niepotrzebne, czy cokolwiek, czyli powiedzmy stal do czegoś ulepszenia, to może być spoko sprawa. I nie wiem, czy tu partnerskiego nie ma. Nawet gdzieś tu w okolicy. No by było spoko. No zajrzymy sobie. Rodzaj fuzyjny. Nie, to zwykły warsztat. Pracownia różniarska. Czyli tu możemy sobie polepszać nasze bronie. Fajnie. Automatyczna komora zamkowa. Ja bym ten pistolet, samoróbkę, to sobie był. Obcięta lufa. Dobra, no ale co ja tu mogę sobie polepszyć? Teraz mi powiedz. Standardowy celownik. Standardowy uchwyt. To wpływa na jakieś moje rzeczy? Standardowa komora zamkowa. Aha, czyli tak, dokładnie. Też mamy stal, tylko że to zależnie od miejsca, w którym jesteśmy chyba. Spoko, 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 spoko. Bo trzeba pamiętać teraz, że te wszystkie pierdoły trzeba zbierać fajnie. Fajnie, że coś takiego jest. Bardzo mi się podobuje. Dobra, nie przedłużając, wchodzimy sobie do tego naszego pierdzielnika. Okej, okay, super. Paliwo załadowane. Rdzeń fuzyjny. Nie no, ale on się wymieni zaraz, no spokojnie. Dobra, spoko. Trochę rozdupcony, ale zawsze lepszy niż żaden. Mapa i szybki tutaj. O! Do posterunku w Cambridge. Nice. Co to za brzydka rzecz? Wszystko pięknie i spoko. Dobra, słuchajcie, wiecie co, nie ma sensu zaczynać od nowej misji. Pogadamy sobie tu z naszym przyjacielem, albo pogadamy w następnym odcinku, żeby mieć jakąś spójność mniej więcej w tym odcinkach. I
pogadamy sobie z nim, żeby zacząć następnego questa. Teraz tu po prostu to będzie koniec w dzisiejszym odcinku. Odkryliśmy nowy chain questowy i będzie to Bractwo Stali. Jeśli jest jakaś możliwość, żeby skończyć z nimi grę, to myślę, że to jest dobre wyjście. Chyba, że nam się pokaże coś lepszego, typu, nie wiem, no Bractwa Cezara na pewno tu nie będzie. No ale może jakaś dodatkowa frakcja, o której jeszcze nic nie wiemy. Więc to może się wszystko okazać w praniu. Ale fajny efekt. Boże, że jesteśmy w zbroi, to tak nam na czoło pada. Zajebiście zrobione. No i dobra, w dzisiejszym odcinku to by było, moi drodzy, na tyle. Jeszcze tu Radixa i Steampaka sobie zwierzemy. Także trzymajcie się. Jeśli jesteście nowi na moim kanale, zapraszam do subskrypcji i do lajkowania. No i trzymajcie się do następnego odcinka. Siemano.